Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie wodniki w horoskopie na listopad 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Wodniki, listopad 2023 roku, rady, wskazówki dla wodników, wodniczki. No, bardzo ładnie. Kochane wodniki, zaczynacie listopad jako mag, czyli mistrz w swoim fachu, mistrz w swojej dziedzinie. Będziecie mieć wszystkie narzędzia w dłoniach, żeby osiągać sukcesy. Także jesteście super. Ale również zwracajcie uwagę, czy nie ma w waszym otoczeniu jakiegoś manipulanta, ale również nie manipulujcie innymi osobami. To żadna sugestia, tylko po prostu tak w razie czego mówię. To, co wam może przeszkodzić, to trójka mieczy i drzewko życia, czyli jakieś rozczarowania z blokad energetycznych wynikające. Nie dajcie się rozczarować. Nie dajcie się blokadom energetycznym. Ważne by było, żebyście miały jakiś talizman, na przykład kwarc różowy, który przyciąga miłość, uzdrawia relacje, chroni energetycznie i odblokowuje blokady energetyczne. Nieważne, czy to będzie mały, na przykład kamień noszony w kieszonce, czy to będzie w formie naszyjnika, bransoletki, nieważne, czy za 5 zł, czy za 1000, ważne, żeby był, bo będzie odblokowanie blokad energetycznych, które mogą się niestety pojawiać. Karta rada cesarzowa. Cesarzowa mówi o partnerce docelowej, o ciąży bardzo często, o narodzinach, czy to dziecka, czy jakiejś idei, koncepcji, ale przede wszystkim będzie taka kobieta, czy też mężczyzna, może sobie oczywiście odwracać, ale taka osoba pojawia się w waszym życiu, czyli możecie po prostu poznać miłość swojego życia. Ale również, jeśli macie już taką osobę, to taka osoba uaktywnia swoje działania w waszym kierunku, ale również możecie, uwaga, zachodzić w ciążę w tym czasie, ale przede wszystkim to będzie kreatywność, kobiecość, to będzie istota kobiecości, będziecie mieć duży, duży potencjał, żeby osiągać bardzo duże sukcesy. To, co nieuniknione i wynik, trójka nas karta sprawiedliwości. Nieuniknione są jakieś współprace, kooperacje, inwestowanie czasu, energii, siebie w jakąś relację, w jakąś pracę. Będziecie dużo dawać od siebie, ale dużo do was powróci. Dobro powróci zwielokrotnione. No i wynik to karta sprawiedliwości. Jakieś super kontrakty, umowy, podsumowanie, rozliczenie się z przeszłością, dokonywanie zmian w swoim życiu, jakieś legalizacje. Będziecie podsumowywać i będziecie dochodzić do super wniosków na przyszłość. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie. Trzymam kciuki, życzę super listopada. Do usłyszenia, zobaczenia. Yeah.